Jeśli mówi się, że przysłowia są mądrością narodu i została ta prawda przez wieki utrwalona, to warto dziś i w tym miejscu przypomnieć staropolskie przysłowie. Gdzie chleb i woda, tam nie ma głoda. Pisał poeta Julian Ursyn-Niemcewicz. Chciejcież rolnictwo szanować. W mieczu i pługu są Polaków siły. Witam serdecznie posłów na Sejm Rzeczpospolitej. Pana Jarosława Gowina. Pana Jacka Krupę. Posła Ireneusza Rasia. I posła Andrzeja Adamczyka. Witam także Wojciecha Kozaka. Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierza Czekaja. Starostę krakowskiego Józefa Krzywożekę. Członków Zarządu Powiatu Krakowskiego Alicję Wójcik i Adama Wójcika. W tym roku gospodarzami są pani Maria Gędłek i Marian Mikołajkiewicz. Prosimy tutaj do nas. Pragnę w imieniu wszystkich rolników, jacy trudnią się tym zawodem na terenie gminy Zabierzów, złożyć na ręce pani wójt gorące podziękowania za opiekę i za starania, którymi obdarza wszystkich mieszkańców naszej gminy. W formie podziękowania za te starania, za pomoc, chciałem na ręce pani wójt przekazać symbol rolniczego trudu. To jest ten bochen chleba z tegorocznych żniw, z gorącą prośbą, żeby był sprawiedliwie i starannie dzielony pomiędzy wszystkich mieszkańców gminy. No jakże nie dziękować, skoro Zabierzów to moja rodzinna miejscowość, to stolica gminy mnie wyróżniła. Czuję się ogromnie zaszczycony, skrępowany i zobowiązany. Dziękuję wam bardzo i mam nadzieję, że i wasze, i moje, bo sądzę, że to są te same życzenia, te same pragnienia, te same marzenia, że wszystkie one nam się spełnią. Tak się dzieje, gdy ambicje, polityczną prohibicję nad rozsądek przedkładają. Są naprzeciw, choć się znają. Razem nasi przyjaciele, czy aż tak żądamy wiele? Zgoda, 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 a Bóg wtedy rękę poda. Mój sokole w polskim świecie, tyś jest pierwszy w moim becie. Co też znaczą znaki dwa w życiu? Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za ten piękny wieniec, ale jeszcze bardziej dziękuję za to przesłanie zgody, za to wezwanie do zgody. Ja myślę, że nie tylko w imieniu swoim, ale także w imieniu kolegów mogę zapewnić, że my, tak jak tutaj jesteśmy, będziemy dobrze współpracować dla dobra Zabierzowa, dla dobra Małopolski, dla dobra całego kraju. Wszystkim rolnikom tej ziemi serdecznie dziękuję. Niech Pan Bóg błogosławi wam, waszym rodzicom, waszym plonom. Dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Czcigodni księża, prześwietni goście, wspaniali gospodarze, drodzy rolnicy. Zagłoba bodaj w Potopie powiedział, że kiep odmawia, gdy nie kiep prosi. Dlatego też to przesłanie, o którym tutaj już mówił pan poseł Gowin, przyjmujemy, mam nadzieję, wszyscy wespół zespół dla dobra nie tylko gminy Zabierzów, ale całej Małopolski, a co za tym idzie Rzeczypospolitej. Wszystkim rolnikom dziękujemy za ich trud i miejmy nadzieję, tutaj w odniesieniu do tego, co powiedział ksiądz profesor w czasie dzisiejszej homilii, miejmy nadzieję, że ten cud plonów nie zostanie zmarnowany poprzez brak motywacji ekonomicznej. Niechże cud plonów i w przyszłym roku będzie właściwie wypłacony już w środkach pieniężnych. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże na ten rok i na przyszły, a na dzisiejsze popołudnie i wieczór dobrej zabawy.
Dzięki, ja się przyłączam do tego i myślę, że teraz powinniśmy sobie zrobić dla prasy wspólne zdjęcie. Fotografa nam trzeba. O jest. To jest chwila wyjątkowa. Było ich trzech, każdym z nich inna krew. Ale jeden przyświecał im cel. Z rolnikami jestem na co dzień i ten trud to ja ucieleśniam w postaci tego bochenka chleba, a dodatkowo nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, największy wieniec, najwyższy z Elkowa, ponieważ to są moi krajanie i to jest najwyżej położona wioska w gminie Zabierzu. Serdecznie dziękuję i bardzo mi miło taki piękny wieniec od swoich sąsiadów dostać. Dziękuję bardzo. Zostań, Kaziu, zostań! Jeszcze nie uciekaj! Kilka minut dłużej Warszawa poczeka! Ludzie posłuchają, zobaczy to też widz, co też mają do ciebie ludzie z Bolechowic. Przyniosą ci wieniec pełen złotych kłosów, z nadzieją, że zbierzesz jak najwięcej głosów. I swoją nadwyżkę, jak przystało bratu, przekażesz w wyborach innym do senatu. Pojadą krakusy do Warszawy, pojadą krakusy do Warszawy. Pytanie dla siebie, czy dla sprawy, pytanie dla siebie, czy dla sprawy. Pojadą krakusy zrobić czystkę, pojadą krakusy zrobić czystkę. Dla Polski, dla miasta oczywiste, dla Polski, dla miasta oczywiście. Nikt mu tu czarnej polewki nie da, nikt nie poskąpi mu kromki chleba, bo on dla gminy jest niczym brat. W jednej osobie kozak i chwat. Co go wyróżnia, co chwałę daje? Ja się nigdzie nie wybieram, jeśli kiedyś, to nie teraz. Tu przyjaciół mam zbyt wielu, nie zostawię. Odchodzą chmury, już bez powrotu. Przed Państwem wystąpili Barbara Szałapak, Rafał Jędrzejczyk, Sławomir Korzonek, a także gminny chór dożynkowy pod kierunkiem Janty Wagi. Tekst i reżyseria Witold Ślusarski. Hej, kwiaty w dłoń, czas już powiem przeprosić za grzechy. Kolana zgiąć i całować w pączkach kobiety. Kochać i czcić je na co dzień, nie tylko od święta. Obowiązkiem jest o tym pamiętać, kochać i czcić, wie na co dzień nie tylko święta. Rycerzu mój, obowiązkiem jest o tym pamiętać. Dziękujemy serdecznie za wspaniały program dożynkowy. Można pić piwo. Dziękujemy. Dziękujemy, panie Rafale. Wspaniałym chórowi, aktorom, muzykom. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.